Cześć Wam, Husiek z tej strony. Pokażę Wam dzisiaj w krótkim filmiku, jak sobie zrenderować filmik do jakości HD 720. Z uwagi na to, że dużo osób pyta i pisze do nas, jak uzyskać właśnie taką jakość filmiku i w czym sobie renderujemy i w czym nagrywamy. To tak, nagrywamy filmiki za pomocą programu Fraps, a renderujemy właśnie w programie Sony Vegas Pro 10. Program jest bardzo łatwy, może na pierwszy rzut oka nie wygląda łatwo, ale render jest bardzo łatwy, także pokażę Wam co i jak sobie ustawić i jak renderować te filmiki, żebyście uzyskali na swoich nagraniach właśnie taką jakość i mogli się cieszyć na YouTubie przesyłając filmy już w jakości HD, co jednak zachęca widzów do oglądania, a nie takich, że tak powiem, słabo jakościowych i trzeszczących filmików, jakie czasami coś po niektórzy wstawiają. Także myślę, że dzięki temu filmikowi będziecie sobie mogli polepszyć troszkę jakość własnych filmików. Dopiero Wam pokażę ustawienia, a później zajmiemy się renderingiem. Żeby wejść w pierwsze ustawienia, musimy wejść do File Properties i tutaj w tym oknie wybieramy tylko jedną opcję z listy template, która nam się rozsunie. Wybieramy sobie właśnie tą, co ja mam, HDV720-30p, w nawiasie 1280x720, to jest rozdzielczość 29 fpsów, ilość klatek na sekundę. Uważajcie, jak to będziecie sobie wybierać, żebyście się czasami nie pomylili i nie wybrali innej opcji z mniejszą ilością klatek na sekundę, czyli tymi fpsami, bo to jest bardzo jednak ważne w jakości HD. Po wyborze zatwierdzamy przyciskiem Apply, OK. Aby dalej renderować filmik, musicie sobie zimportować filmik nagrany wcześniej programem Fraps właśnie do programu Sony Vegas. Aby tego dokonać, klikamy na File, Import, Media i tutaj sobie wybieramy filmik, który już wcześniej nagraliśmy. No to na przykład będzie jeden z tych. On nam się tutaj chwileczkę wczyta. Jeżeli będziecie mieć kilka filmików, możecie od razu zaznaczyć przy importowaniu kilka i automatycznie one Wam się tutaj pojawią i po prostu całą później tą listę filmików przenosimy na oś czasu, tak jak ja teraz zrobiłem. I te filmiki nam się po kolei po prostu dadzą, żeby zrobić z kilku części tych partów, które jak dzieli Fraps, zrobić jeden cały filmik. Oczywiście możecie sobie to zaznaczyć, przeciągając kursorem na tym projekcie i wtedy właśnie przeciągniecie sobie wszystkie odcinki, te party do tej listy czasu. Na linii czasu znajduje się dwie ścieżki. Jedna audio i druga wideo. Ścieżkę audio możecie sobie sami ściszyć lub podgłośnić, w sumie modelując suwakiem tym właśnie od góry. Jeżeli ktoś na przykład sobie nagra filmik troszkę za głośno bądź za cicho, to tutaj ma możliwość właśnie dostosowania głośności oryginalnego filmiku, który będziecie wstawiać na YouTube. Ścieżka wideo jest na tyle też modowalna, że możecie dodać różne efekty graficzne, że tak powiem, takie na przykład, nie wiem, efekt starego kina, czy jakieś rozmycia i tak dalej, ale to pokażę, myślę, że w innym poradniku, jeżeli będziecie oczywiście chcieli takie coś zobaczyć. Oczywiście też możecie dodawać napisy w różnych momentach tego filmiku, to też Wam pokażę, myślę, w następnym poradniku, jeżeli będziecie oczywiście tego chcieli. Napisy mogą się pojawić w różnych momentach tego filmiku, niekoniecznie na samym początku czy na końcu, mogą być i w środku i tak dalej. Każdą informację możecie zamieścić wtedy sobie w filmiku z różną czcionką i efektami. Następnie pokażę Wam teraz jak zrenderować ten filmik i jak ustawić opcję renderu. Też klikamy File i tym razem Render As. I uwaga, za pierwszym razem musicie sobie właśnie ustawić ten
opcję renderu. Aby ustawić sobie opcję renderu, musicie kliknąć pozycję Custom. I w tym oknie interesują Was tylko dwie rzeczy. Zakładka wideo i zakładka projekt. O te tutaj na dole. Pierw wejdziemy sobie w zakładkę wideo. I tutaj musicie się tak upewnić, czy macie format zaznaczony Windows Media Video 9, który jest tutaj widoczny, oraz wielkość obrazu High Definition 1280x720. Tak musicie mieć ustawione, jeżeli domyślnie nie będziecie tego mieli ustawione, to sobie to zmieńcie, bo to jest do wymiany. I ostatnią rzeczą, którą tutaj musicie zmienić, to jest ten ostatni pasek wideo. On będzie domyślnie ustawiony bodajże na coś około 80, choć nie jestem pewien, ale na pewno mniej. Jego musicie sobie przesunąć do wartości 100. Po tej zmianie przechodzicie sobie do zakładki projekty i tutaj tylko zmieniacie sobie ostatnią wartość Video Rendering Quality na Best. Jeżeli będzie ustawiona Best, to nie zmieniacie po prostu nic. Jeżeli będzie jakoś inna, no to właśnie zmieńcie sobie na Best. Po tych ustawieniach możecie sobie jeszcze nazwać swoją zmianę projektu właśnie na taką, że będziecie kojarzyć, że to jest właśnie wasze ustawienia do filmików YouTube'a. Ja mam na przykład nastawioną właśnie nazwaną tą YouTube Widescreen HD. No i takiej nazwy używam. Wiem, że to są do filmików moich na YouTube i tutaj właśnie nigdy się nie pomylę, że ten filmik wyjdzie inaczej w renderze. Po tych wszystkich opcjach jeszcze musicie sobie zapisać, jeżeli sobie właśnie zmienicie nazwę tego, tej template'ki, klikając właśnie tą dyskietkę do zapisu i później po wszystkim klikamy OK. No i za każdym razem później już nie musicie klikać tej opcji Custom, tylko będziecie właśnie mieli to okno, tak jak teraz widzicie, Render As. U góry wybieracie sobie nazwę waszego pliku, który będziecie wrzucać na YouTube. No, nazwa może być zresztą dowolna, także co wam pasuje, nawet może być ABC, bo to jest i tak nieważne. Opis zrobicie na stronie YouTube'a, także możecie to pominąć. Wpisujcie sobie co chcecie. Format zapisu pliku ja polecam Windows Media Video wersja 11. Niektórzy polecają MP4, ja w sumie MP4 nie polecam, bo filmiki czasami wychodzą ciemne i jak jest nagrywana jakaś akcja w nocy z gry czy coś, to po prostu możecie mieć za ciemno i widzowie będą się skarżyć, że niestety no nic nie widzą, także polecam jednak tą Windows Media Video. No i oczywiście na samym dole ta nasze ustawienia, ta template'ka, którą w poprzednio żeście ustawili i zapisali. Tutaj ma być zaznaczona, jeżeli na początku nie będzie jakaś ona zaznaczona, tylko będzie coś innego, to po prostu kliknijcie sobie, zmieńcie na tą waszą, na wasze ustawienia i to będzie wszystko. Program będzie za każdym razem później następnym renderingiem pamiętał już jakie były ustawienia i już tutaj nie będziecie musieli nic zmieniać, tylko nadać nazwę pliku i kliknąć pozycję save. Po kliknięciu pozycji save wyświetli wam się takie malutkie okieneczko, będą procenty, czas do końca i czas, który upłynął już. Render zajmuje około godziny 40 minut, 50 minut. Zależy jaki to ma komputer oraz od długości filmu. Przykładowo filmik około 10 do 15 minut, render trwa do godziny czasu, no ale to może ulec zmianie odnośnie właśnie jaki to ma komputer, także nie przejmujcie się, jeżeli wam tam wyskoczy o na dzień dobry godzina, półtorej czy dwie, ten czas nawet troszkę spada dosyć szybko, także wydaje mi się, że ten odlicznik czasu oszukuje troszkę, no, ale myślę, że dacie radę. Zrobicie sobie kilka renderów, to będziecie po prostu wiedzieć, ile mniej więcej potrzebujecie czasu na jeden filmik i będziecie mogli sobie wtedy łatwo obliczyć, ile możecie zapuścić tych renderów przy jednorazowym pobycie przy komputerze na przykład. Zawsze możecie zostawić ten komputer włączony, no ale jakby ktoś chciał po prostu mieć na gotowo, to łatwo będzie to później sobie obliczyć. Także w razie pytań możecie do mnie pisać na kanale właśnie YouTube,
Odpowiem na każde pytanie, jeżeli byście czegoś nie wiedzieli. Pomogę oczywiście, wytłumaczę, gdyby komuś coś nie szło po jego myśli. A na razie będę się z wami żegnał. Do zobaczenia, mam nadzieję, w następnym poradniku do programu Sony Vegas. Życzę wam oczywiście powodzenia i szybkich renderów. No i dużej ilości widzów na YouTubie z taką jakością filmików. Także na razie trzymajcie się, cześć.